Cześć kochane dziewczyny i cześć kochani chłopacy. Mamy dzisiaj poniedziałek, godzinę 11. Właśnie po śniadaniu wyjechały moje dzieci. Postanowiłam nakręcić krótki filmik podsumowujący nasz remont sypialni. Ale zanim to nastąpi, muszę wam powiedzieć taką pewną historię. Kiedy Wojtek odwoził moje dzieciaki do Górowa, ponieważ Karol zostawia swój samochód z uwagi, że jest niski i boi się, że zahacza o coś, więc no tak, mój syn jeździ miastowym samochodem, więc zostawia ten samochód zawsze w Górowie. I kiedy Wojtek go odwoził, a ja weszłam tutaj do sypialni i popatrzyłam na tą ścianę, ceglaną, przypomniała mi się taka pewna historia z mojego życia, z którą chciałam się z wami podzielić. Kiedy wyprowadziłam się ze swojego mieszkania i zaczęłam wynajmować takie mieszkanie w najgorszej dzielnicy, bo było najtańsze, musiałam zacząć od remontu tego mieszkania. No, nie od remontu, od odnowienia. Zawsze mi się marzyła ceglana ściana. Ja bardzo kocham starą cegłę. Zawsze mi się marzyła ceglana ściana. Ale wtedy, w tamtym czasie, nie było mnie na nią stać. Zresztą to było wynajęte mieszkanie. Więc kupiłam tapetę emitującą cegłę i jedną ze ścian właśnie wytapetowałam z moim synem i z moim siostrzeńcem Konradem, który zechciał mi pomóc. I teraz właśnie, kiedy wchodziłam do sypialni, przypomniała mi się tamta ściana. No, teraz mam odsłoniętą prawdziwą cegłę. A opowiadam wam to tylko dlatego, żebyście po prostu wierzyły w to, że jeżeli o czymś marzycie, chcecie coś osiągnąć, to żebyście się nie bali, tylko wyciągali po to rękę. I to, że w danej chwili człowieka na coś nie stać albo nie może sobie na coś pozwolić, to nie znaczy, że po jakimś czasie tego nie będzie miało. Pamiętajcie o tym. Z tym chciałam się z wami podzielić. A teraz co do remontu. Kochani, pracowaliśmy pod presją czasu, a ja nie potrafię pracować pod presją czasu. Ja wiedziałam, że z uwagi na to, że Wojtek jest otyły, ja jestem otyła, ciężko nam będzie montować podłogę. Karol mógł z pracy przyjechać do nas na czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. W poniedziałek musiał już wracać do siebie. Więc wiedzieliśmy, jaki mamy czas. Remontując nasz dom, trafiliśmy na bardzo złych tenkarzy. Opisane to jest w naszej książce. To powstał przepiękny tekst. Oczywiście napisane Wojtka z tyłu, ale to nie byli fachowcy. No i teraz w ciągu tych 4 godzin mieliśmy za zadanie wycekolować, wyrównać. Cekol, co robi się? No, szlifuje się, wyszlifować. I w końcu w efekcie pomalować. Nawet jeżeli prostowaliśmy wszelakimi zaprawami tutaj tynk, to musieliśmy poczekać, aż to wyschnie. Tutaj nic człowiek nie może przyspieszyć. I pomimo upalnego i pogody, to i tak czas trzeba było dawać, więc obawialiśmy się, że po prostu nie zdążymy.
na tej rzeczy najważniejsze, na położenie właśnie podłogi. Podłogę kładliśmy w niedzielę, a więc wczoraj. To było takie wspólne działanie. Wojtek docinał panele, Klaudia, ja i Karol je kładliśmy. Potem wieczorem jeszcze Karol zamontował listwę. Zdecydowałam się na białe listwy. Co jeszcze robiliśmy? Fugowaliśmy specjalną zaprawą kupioną, gotową już, parapety i tutaj tą ceglaną ścianę, którą sobie wymarzyłam. No i w ciągu 4 dni dokonaliśmy tego. Uważam to za ogromny sukces, dlatego że nie jesteśmy profesjonalistami, jesteśmy amatorami, z tym tylko, że remonty nie są nam obce. Moich rodziców nigdy nie było stać na zatrudnienie jakiejś takiej ekipy. I odkąd pamiętam, zawsze remontowaliśmy nasze mieszkania sami. W sensie, że a to mój szwagier coś potrafił, a potem jego syn Konrad. Pamiętam taką sytuację, że u moich rodziców razem z siostrzeńcem, który wtedy chodził do szkoły, zdecydowaliśmy się na taki remont z wymianą grzejników, okien i ratował nas mój szwagier, bo jednak to nas przerosło. Także remonty mi są znane odkąd wyszłam za mąż, a wyszłam mając 20 lat, więc trochę już ich przeżyłam. Bardzo jestem wdzięczna i bardzo dziękuję moim dzieciom. Mój syn nie chciał się pokazywać w roboczych ubraniach i no powiedzmy, że on dba o swój wizerunek. Było mi w jakimś stopniu go szkoda, bo mój syn nie pracuje fizycznie, a tutaj naprawdę ciężko pracowaliśmy, że w niedzielę już wszyscy byliśmy bardzo mocno zmęczeni. Ale to zmęczenie mamy za sobą i z tego się cieszymy. Powiem jeszcze, ile nas kosztował remont. Poprosiłam Wojtka, ponieważ Wojtek prowadzi całą statystykę. Remont, zakupy na ten remont, ale mówię to już w tej chwili o całkowitych zakupach, o wszelakich gładziach, tynkach, klejach, panelach, wkrętach, do malowania tych korytek. Kupowaliśmy wszystko, i te korytka, i wałki, i to już jest cały koszt, włącznie z panelami, to jest 2,5 tysiąca, nie licząc naszej robocizny. Myślę, te 2,5 tysiące oczywiście było rozłożone w czasie, bo jak wiecie, panele kupowałam na początku roku. Z koloru paneli jestem zadowolona, chociaż jestem świadoma tego, że cena świadczy o jakości. Więc jak długo wytrzymają te panele? Nie wiem, bo to nie są panele z górnej półki. Cały czas jednak będę potwierdzać, że cena świadczy o jakości. I dobra farba. Uwierzcie mi, że gdyby nie to, że właśnie gdyby nie co. Właściwie moglibyśmy pomalować raz i to by wystarczyło, pomalowanie tego pokoju. Tylko że ja, mój syn jest szczegółowo dokładny. Nie moglibyśmy razem pracować, dlatego, bo ja przyjmuję każdy stan, a mój syn jest bardzo
Nie, mamo, malujemy jeszcze raz. Chociaż ja uważam, że raz i naprawdę spokojnie by wystarczyło. Także farbę Wam mogę spokojnie polecić. To był dobry zakup, to było dobrze wydane pieniądze. Jedyna chyba rzecz, na którą nie mogę powiedzieć, że wydałam niepotrzebnie pieniądze, to właśnie farba. Teraz czeka nas... co nas czeka, kochani? Ustawianie mebli. Doszliśmy do wniosku, że... Bo wiecie, że ten pokój dzielimy razem z Wojtka gabinetem. Teraz już nic nas nie goni. Dajemy sobie czas. Przede wszystkim musimy odpocząć. I powoli będziemy się urządzać. Wojtek zmienił koncepcję, jeżeli chodzi o swoje biuro. I będziemy teraz już upiększać i sypialnię, i Wojtek będzie upiększał swoje biuro, żeby w końcu poczuł się jak w biurze, ponieważ na górze tam jest za gorąco, żeby pracować, więc jednak po prostu w sypialni. Co było takie... Co ja najbardziej zapamiętam, co mi utkwi w pamięci, oprócz oczywiście moich dzieci, ja już tutaj nie wspomnę o emocjach związanych z przyjazdem mojego syna i wspólnymi posiłkami i tak dalej, ale jeżeli chodzi o takie relacje ja i Wojtek, to zapamiętam wspólne picie kawy o poranku. Takie coś zdarzało się nam tylko ewentualnie na jakimś urlopie, ponieważ Wojtek wstaje wcześniej i wcześniej zaczyna dzień, wcześniej zaczyna pracę, wcześniej robi sobie kawę i wtedy zasiada przed Twoim komputerem, czyta gazety, wszelakie wiadomości, które interesują, czyta też gazetę wyborczą. I ja wtedy z sypialni wychodzę i piję kawę w dużym pokoju, a tym razem, ponieważ byliśmy u góry, a Wojtek nie pracował w tym czasie, to wspólnie, ponieważ dzieci na dole jeszcze spały, wspólnie robiliśmy kawę u góry i Wojtek czytał mi najświeższe informacje. I tak wspólnie piliśmy sobie kawę, zanim się zabraliśmy do pracy. I to właśnie będę najmilej wspominać, bo to był taki fajny czas, że znaleźliśmy w tym całym zamieszaniu, w tym całym brudzie, kurzu i tak dalej, znaleźliśmy czas na wspólne wypicie kawy, porannej kawy, co się nie zdarza w takim codziennym naszym życiu, a muszę Wam powiedzieć, że widoki u góry mamy po prostu przepiękne, także obserwowaliśmy i nasze bociany i no po prostu było cudnie, gorąco, ale cudnie. To są moje pierwsze refleksje na temat remontu. Na kolejne filmiki będą kolejne refleksje. Bardzo Was przepraszam, że nie miałam czasu na odpisywanie na komentarze, ale naprawdę czas nas zgonił. Do następnego razu, do następnego filmu. Pa!